W ostatnim odcinku Polinezja nas zdradziła. Wszyscy nas potępili, a z Austriakami mamy wojnę. Jest ich trochę więcej niż nas. Mamy przerąbane. Cześć, witajcie, czwórka z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym odcinku, już 8, Cywilizacji 5. Gdzie wcisnęliśmy właśnie następna tura. O mój Boże, aż się boję. Nie wiem, czy się wybronimy. Nie mam pojęcia. Ale będziemy próbować. Genewa, deklaracja wojny. No, że ale za to zrobiliśmy fizykę. Stal. Dobra. Jedziesz bronić ojczyznę, stary. Serio. Jedziesz bronić ojczyznę. A wy tutaj... jedziecie bronić ojczyznę z tej strony. Dobra. Jednostka bez rozkazów. Bęk. Pikinierzy sobie poradzą z końmi. Gdzie są moje zbrojni? Tutaj są zbrojni. I nie mogą się do nikogo doczłapać, tak? Dobra. Starza się. A kogo my tu zauważyliśmy? Tych. Dobra, to będziemy ich ostrzeliwać. Jednostka bez rozkazów. Wspaniale, zrobiliście tutaj kopalnię. To jest dobrze, chłopaki. Bardzo dobrze. Propsuje. Prawda? I tak ma... kurwa mać. Znaczy... o cholera! Dobra. Oni idą do nas też z tej strony. A Marrakesz jest totalnie... dobra, niebronione. Zanim tam dojdą, to jeszcze minie jedna tura. Gdzie co? Róbcie mi tu łuczników kompozytowych. A wy... przenieście się tutaj. Następna tura! Mój Boże. Polinezyjska jednostka statku towarowego... przecież jeszcze nie mam wojny z Polinezyjczykami. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze. Dobrze, dobrze. To tak... tak czy inaczej... będziemy w nich strzelać. Dobra, najpierw tych. I tych rozwalimy naszymi zbrojnymi. Pierwszy raz cieszę się z tego, że obok mnie są barbarzyńcy, bo przy okazji męczą tych biednych Austriaków. Dobra. Panowie zrobili tutaj kopalnię, więc pójdą tutaj robić kopalnię też. Następna tura. Nie wiem, czy bardziej nam uratowało to skórę, że jesteśmy... że zaatakowaliśmy wcześniej? Czy też nie? Ale szczerze mam nadzieję, że ci ich męczą. Barbarzyńcy! Fuck. No i zarąbali mi jednostki. Narodziny wielkiego człowieka. Narodziny wielkiego pisarza. Nagrom mi w tej chwili... pisarz? No jasne, że nie mam pojęcia. Niestety.
Dobra. Czy my coś możemy zrobić tutaj? Nie. Ulundi powoli produkuje nam... Okej, okay. Tu jest wielki pisarz. Stwórz trakt polityczny. Traktat. Trakt. Boże. Ty jesteś wielkim generałem. Dobra. O! Wam jeszcze nic nie robiłam? Run, Forest! Run! I wy też na razie jeszcze nic nie możecie zrobić, tak? No, bombowa. Czuwaj! A ty nic z tobą to nawet nie wiem, co zrobić. Idź na razie do twierdzy. Modlin. I zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, ile on ma jeszcze wojsk, w sensie Austria, ale... Może nie będzie najgorzej? W sensie wiem, że za chwilę... Że za chwilę będzie problem. O, co się stało? Aha, czekam. Dobra, następna tura, jeszcze raz. Myślałam, że kliknęłam. Ale tak jak patrzę, to ci są nadgryzieni, ci są nadgryzieni. Moi też są nadgryzieni, ale to inna historia. Ci są nadgryzieni. I nie wiedzieć czemu, ale w tym momencie mi nie zaatakował tych moich robotników. Że to nie tak, że jestem na to zła. Tego zaatakuję. Tego też zaatakuję. Tego też zaatakuję. Dobra, co wy jeszcze możecie dla mnie zrobić, żeby polepszyć moją sytuację, moi drodzy? Możecie pójść tutaj. Ulundi nadal robi sobie... Dobra, tu się robię kompozytowi. Dobra. Następna runda. Pewnie moi pikinierzy zginą. Nawet na pewno. Ale dzięki temu, że tutaj jest Trebeusz, to moje miasto jakby dwa razy strzela. Dlaczego znowu tak się stało? Wydawało mi się znowu, że kliknęłam następną turę. Nie będę w to wchodzić. Chodźcie tutaj. Będziecie robić następnym razem kopalnię. Dobra. Teraz już czekamy na faktyczną drugą rundę. Ups. A, zajebali mi ich. Cholera. Dobrze. O dziwo nie jest najgorzej. Niech ci się nam uleczą. A wy w takim razie... Dobra, zróbcie na szybko to. Zmasowano ostrzał w trudnym terenie. Siły bojowej przeciwko jednostkom fortyfikowaną, osłoną, obroną przeciwko atakom dystansowym. Dobra, zrobimy ostrzał.
Bank. Zbrojni przeciwko łucznikom. Teraz moi młotkowi znowu coś muszą wymyśleć w swoim życiu. Niech idą tutaj. Tych młotkowych mi zajebał, nie tęsknię za nimi w tej chwili. Wy się będziecie na razie tutaj bronić, moi drodzy. O, jebdu! W ogóle nie zauważyłam, że dostałam dosyć dużo gelda w międzyczasie. Więc... Nie, wstać, ja chcę zakup. I w takim razie weźmiemy sobie... rycerzy. Następna tura. I tu się za dwie rundy też stworzą. Cały czas ktoś mnie męczy. A, i co? I jednostka bez rozkazów, znowu. Gościu! Następna tura. Dobra, co się teraz wydarzy? Na polu walki. Nie mogę się nadziwić, że wciąż utrzymujesz się przy władzy, mając pod sobą tak niezadowolonych ludzi. Niech będzie. Mam tylko jeden niezadowolenia, no... brachu! Dobra, wróg się zbliża. Ale my też się zbliżamy. Dobra. Nasze rycerstwo wkroczyło. Bank. No, oczywiście ten trybeusz nie może nic. Wspaniale. Bardzo mnie to cieszy. Teraz tak. Tych łuczników już nie będzie. Niech ci się trochę wyzdrowieją. Co będzie jednostką bez rozkazów? Panie. Plus 2 do produkcji, proszę. Potrzebujemy, żeby Undi miał więcej... więcej mocy! Więcej produkcji. Dobra. Sytuacja nie wygląda najgorzej. Gdyby nie fakt, że ci idą na non-mambę. Ale tu zrobiło się właśnie rycerstwo. Więc nie jest najgorzej. Panowie, robimy rycerstwo tutaj. W Nomambie. Robimy łuczników. Tymi rycerzami podążamy na razie tutaj. Nasz... na razie się schowaj tutaj, generale. Jest tak, tu mam rycerstwo. I to rycerstwo zabije tych zbrojnych. Zaczynamy podchodzić do rozbijania wojsk naszego nieprzyjaciela. Tu będzie problem, ale na szczęście no Mamba powinna sobie poradzić. Teraz tak. Będziemy mieć wojsko. I trzeba powoli zacząć się zastanawiać, co będzie, jeżeli odeprzemy ten atak. Bo to... no wojsko będzie nam wstrzymywać ekonomię, jak zwykle. O! Bombard. Właśnie nie zauważyłam. Jednostka bez rozkazów. A, wy tu sobie chwilowo czuwajcie. A wy, moi drodzy, tutaj podejdziecie.
I możemy lecieć z następną turą. Nie powinno być źle. Zaczynam być pozytywnie nastawiona do... Egipt i Szwecja są przyjaciółmi. Nikt tu nie jest przyjaciółmi. Wszyscy tak naprawdę oszukują. Róg się zbliża. Róg się zbliża. Znajdzie taki na tym. Awans jednostki. Jedziecie w trudnym terenie. Teraz, kogo ja tutaj zaatakuję? Tych czy tych? Tych. W Ulundi na razie spokój. Nawet tak jakbyście mogli tutaj wyjść. Ulundi dostanie generała. Wybierz produkcję w Ulundi. I zobaczcie, dosyć mocno poprawiły się możliwości produkcyjne Ulundi. Więc możemy na przykład powiedzieć, żeby zrobili teraz łuczników, bo oni faktycznie w tej chwili jednak już będą pewną różnicą w stosunku do tego, co było wcześniej. Banglamy. Bulawajo się obroniło. Jak widać. Ale to jeszcze nie oznacza, że to koniec. Dobra. Tutaj są młotkowi. Teraz tak, jednostka bez rozkazu. Wy tutaj zrobicie tartak. Super. I kolejna jednostka bez rozkazu to jest karawana. I ona pojedzie do Brukseli na razie. Bruksela jest tutaj chyba... Nie, tu jest Wrocławia. Whatever. A z kompozytowym oni sobie tutaj stoją i czekają na lepsze czasy. To następna tura. I co się zadzieje? Jestem ciekawa, bo chyba opanowaliśmy sytuację. Haha! Wycofują się. Cholerniki się wycofują. Ulundi się powiększyło. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Panowie. Myślicie, że wyjdziecie z tego cało? Naprawdę? Bo mi się jednak wydaje, że panowie za dużo przeskrowali w naszym kraju, żebyśmy my was tak po prostu puścili. Dobra. Powiem więcej. Zaczniemy marsz na Wiedeń. To idealne miasto. Idealna stolica. Akurat bardzo wysoka odporność, ale... Ale może się uda. To jest plan szaleńca tak naprawdę, ale... Wy tutaj czuwajcie. Ty też sobie czuwaj, Trybeusz. Powiedz mi, generał, czy ty jesteś w stanie przejść od razu tutaj? Jesteś, dobra. Wiecie, co mam zamiar zrobić? Postawić tu twierdzę. A przez to zdobyć zarówno to złoto, jak i te kamienie szlachetne. Genewa mnie nie będzie lubić, ale Genewa już mnie nie lubi. A do tego będę już tylko jeden krok od granicy z Austrią. Dlatego tutaj forteca nam dosyć mocno pomoże w obronie. No dobra. Następna tura. No i zobaczmy, co się stanie. Wy tego nie widzicie, ale ja w tym momencie kręcę głową. Gdzie mamy jakiegoś typa? Tutaj, dobrze. Ja was tutaj wysłałam tak w zasadzie tylko po to, żebyście mi nie przeszkadzali wtedy, wiecie? So no offense, ale... I to jest koniec tych zbrojnych.
Co wy możecie tutaj zrobić? Tu powinna być kopalnia. I jedziemy z następną turą. Odparliśmy atak. Wojska wiedeńskiego nie ma. Wiedeńskiego. No, wiedeńskiego, austriackiego, no whatever, tak? Powinno się udać. Nasze jednostki awansują, co jest... To będzie trudny teren, więc będziemy ich szkolić w trudnym terenie. Niech się leczą. Spoko. Nie mam z tym problemu, żeby teraz się leczyły. Najpierw trochę je podprowadzę pod moje granice. Teraz tak, żeby zrobić ten przekręt z moim generałem, to potrzebuję, jakie on ma teraz tam tutaj. Dobra, on sobie stanie razem z tymi łucznikami. Teraz w następnej turze przeprowadzę pikinierów tutaj. Widzicie, cała zabawa polega na tym, że generał łatwo przejąć, więc nie mogę mu pozwolić stać na polu samemu i muszę go zawsze pilnować. Chcę go doprowadzić tutaj, wtedy uzyskamy złoto, do którego zaraz potem zrobimy kopalnię, oraz będziemy mieć tu bardzo silny punkt obronny. Nie wiem, czy nie zjedziemy Genewy. Genewa, czy ty byś chciała podpisać ze mną traktat pokojowy? Nie. Kabul? Nie. Krzyżów? Nie. Valletta? Nie. No dobra. Okej. Okay. Ja się nie będę narzucać. Kim jestem, by narzucać się tak wspaniałemu państwowi, jak ty się nazywasz? Genewa. Państwo, miasto, dobrze. A ty musisz wejść na nasze ziemię, żeby się zaawansować. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. A, proszę. Dobra. Pomagamy Francji, bo Francuzi są spoko. Nowa umowa naukowa między Szwecją a Niemcami. What? Niech między naszymi imperiami zapanuje pokój. Traktat pokojowy. Akceptuję. Chcecie mi dać złoto i futra? Einverstanden. Bombeczka. Że... Genewa chce pomocy. Przepraszam, ale muszę przyznać, że nazwa mojej religii jest po prostu zarąbista. Okej, to znaczy, że co? Że teraz tylko skyżłem. Aha! No dobrze, to mamy spokojne 10 tur na przygotowanie się na kolejny atak. Dobra. Czy my chcemy w takim razie coś tutaj robić? Statek towarowy pozwoliłby nam do Brukseli albo do Samoa? Nie, to niestety, ale my tu będziemy robić tak. Musimy zadbać o to, żeby Marrakesz miał wysoką obronność. Tutaj natomiast trzeba w zasadzie ulepszyć wszystko. Dobra, wyszkolenie w trudnym terenie. I jedziesz pan od razu na front. Dobra. Leczymy się tutaj, leczymy się tutaj. Nie będziemy podchodzić za blisko. A, teraz mamy z Genewą pokój. A to oznacza, że nie zabiorę im tych szlachetnych kamieni, bo szczerze powiedziawszy, szlachetnych kamieni mam od cholery i nawet zbytnio mi nad tym nie zależy. Co to nam się stworzyło? Rycerstwo z tego, super. Ale to, co możemy nadal zrobić, to torować sobie drogę do Wiednia. Bo Genewa jest pokój, tak? Tak, pokój.
I to też będziemy robić. Zaraz zrobimy sobie tam tą, jak się nazywa. Będziemy robić tam... Aleksandra, wysłuch się. Forteza. Cytadele. Oto, to, to, to. Panowie łucznicy. Powoli przetransportują się w stronę naszych przyjaciół z Austrii. dobrze. Bardzo się cieszę, że to tak trochę wyszło, bo bałam się, że przygoda z Steve'em na kanale skończy się przedwcześnie i że wszyscy tutaj wypowiedzą mi wojnę. Ale jak widać, nie jest najgorzej. W ogóle jak jest z punktacją? My mamy 560, Maria 510. Ona ma tylko 16 z miast, ja mam 32 z miast. Z czego ona ma jeszcze? Maria, z czego ty masz? 108 z populacji, 175 z cudów i 100 z technologii, 104 z technologii, 48 z ustroju, 101 z religii, ty masz 0 z religii, czyli cuda. A populacja? Populacja masz identycznie. Cuda u niej. Dobra. Lecimy. Ulundi się ładnie rozrasta. To miasto było biedne. Ono niestety bardzo zostało przez Zulusów zjechane. Mamy spokojne 10 tur. Na to, żeby się przygotować na kolej... O, mamy szpiega! No i bombeczka. Bombeczka, świetnie. Wreszcie. Co ty tutaj możesz zrobić, mój drogi? Po pierwsze, mógłbyś tak... powykradać trochę technologii. Tylko komu? Teby? Możemy tam iść jako dyplomata albo jako szpieg. Na razie zobaczymy, jak będzie jako dyplomata. Ty tutaj zrobisz nam farmę. A moje jednostki spokojnie rozpoczną leczenie długofazowe. Tak. Dobra, czyli co? Nasz generał już tu jest, tu mamy zbrojnych austriackich, czyli widać, że oni jednak tak do końca nie odczepili się od nas. No i trudno im się dziwić, bo to nie tak, że my się od nich do końca odczepiliśmy. Tylko nie, że będą odpoczywać. Łucznicy i rycerze będą już jechać w naszą stronę. No to nie może dobrze wyglądać dla Austriaków, bo teraz ja przesuwam moje wojska pod ich granicę. Renesans. W ogóle zobaczmy, gdzie my jesteśmy w naszej... Aha, robimy stal. I teraz dobrze by było zrobić proch strzelniczy w następnej rundzie. I wtedy będziemy też w renesansie. Dobrze, czyli jesteśmy jedną technologię za nimi. Dobra. I teraz robimy magię naszym generałem. Pięknie. I oto mamy umocnienie. I to dosyć dobre. Moim zdaniem w świetnym miejscu. Przerzucę sobie tutaj Trebeusza. Będę leczyć rycerstwo. Wiecie, takie tam. Jednocześnie przy okazji wyślę moich młotkowych, aby zrobili kopalnię złota. Farma. Plus jeden do produkcji, dobrze.
Czuwajcie. Dobra, jednostka bez rozkazów. O Boże, to naprawdę źle wygląda. Jedziecie, jedziecie, jedziecie. Dobra. Następna tura. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Boże, strasznie się bałam. A jest dobrze. Nie wiem, z czego wynika to, że udało nam się odeprzeć te ataki, ale zobaczcie, zobaczcie. Austria nie odpuszcza. Tylko, że tutaj jest mur mojego wojska w tym momencie. Powiedział do Wspaniale. Zbrojnych możemy awansować za chwilę, tylko będziemy potrzebować żelaza, a my nie mamy żelaza. Żelazo jest tutaj, prawda? Wzgórze Łąka? Nie, to nie jest żelazo. Fuck. I need żelazo. I need it very much. Where is żelazo in my life? There is not. Fuck. Nie za dobrze. Dobra, na razie wybierz produkcję. Zrobimy zbrojownię. Myślę. Tak, myślę, że tak. O, możemy zrobić Circus Maximus. Zrobimy zbrojownię. Tak, myślę, że tak. A nie, może zrobimy duży cyrk. Brawo, czwórka. Brawo, czwórka. Amfiteatr, biblioteka. Wybierz badania. I mówiłam, że robimy proch strzelniczy, więc będziemy robić proch strzelniczy. Ty wejdziesz do cytadeli i będziesz sobie czuwać. Ty czuwasz, ty czuwasz, ty czuwasz. Porozmawiajmy z naszymi przyjaciółmi. Napoleon, słuchaj. Potrzebuję żelazo. I co za to chcecie? La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Akceptuję. I teraz moi zbrojni stają się ciężko zbrojnymi. Jednym słowem, Austriacy mają przerąbane. Piękni zbrojni, piękni. Jednostka bez rozkazów. Pikinierz. Dobra. Tum 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 tum. Dobra. Trzeba zerkać z tej strony, czy Polinezja nie idzie. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak głupia. Na razie nie przegrałam wojny. No dobra, przegrałam rabat. Popatrzmy sobie na rabat. Rabat. Strasznie mi przykro, że musiał do tego dojść, że jesteś tam sam, jesteś miastem marionetkowym. Ale nie martw się. Przybędę i cię uwolnię. Kiedyś. Dobra, czuwaj sobie. Następna tura. Mam nadzieję, że moi przyjaciele Austriacy rozumieją to, że teraz muszę być szczególnie ostrożna w kontaktach z nimi, dlatego wszystkie moje wojska, co prawda, okej, no może nie jest ich aż jakoś strasznie dużo, tak? Są u nich. Mhm. Szwecja i Francja zostają przyjaciółmi. Angkor Wat! Angkor Wat to jest bardzo piękna świątynia, chciałam wam powiedzieć. I ja bardzo polecam, żebyście ją kiedyś w życiu zobaczyli. Co prawda jest tam masa Chińczyków, którzy zwiedzają aktualnie Kambodżę. No dobra, to będzie ostatnia runda w tym odcinku najprawdopodobniej. To co zrobimy? Będziemy zmierzać naszymi młotkowymi do złota. Nie będziemy robić jeszcze nic. Przepraszam. Przesuniemy Trebeusza.
A potem nie będziemy robić nic z wojskowymi, gdyż... mają tu... czuwać. A! Przejdziemy o jeden kawałek. A, jak tam ze złotem? 160. Dobra, jakby co, na jakieś szybkie zakupy jest. Dobra, to moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Zapraszam na wszystkie kolejne, a tymczasem trzymajcie się. Czwórka bez odbioru.